Czy wiecie, że w małej miejscowości Ares, położonej nad Zatoką Arkaszą, znajduje się jedno z nielicznych na świecie lądowisk dla UFO? Pomysł na stworzenie takiego lądowiska zainicjował Robert Cotten, pracownik lotniska w Mérignac i pasjonat tematyki UFO. Zawiedziony brakiem miejsc przeznaczonych specjalnie do lądowania pojazdów kosmicznych, Cotten przekonał burmistrza Christiana Raymonda oraz Radę Miasta do realizacji swojego pomysłu. Władze miasta dostrzegły w tym sposób na przyciągnięcie turystów. Inauguracja lądowiska odbyła się 15 sierpnia 1976 roku podczas lokalnego święta Ostrygi. W obecności ważnych osobistości, w tym przedstawicieli wojska, co wywołało kontrowersje. W 2006 roku ustawiono tablicę z napisem 15 sierpnia 1976 roku ten teren został przeznaczony decyzją burmistrza Christiana Raymonda, zatwierdzoną przez Radę Miejską, na przyjmowanie na naszej planecie podróżników wszechświata. Ciągle na Was czekamy. Lądowisko zaczęło przyciągać ciekawskich z całego świata. Aby zwiększyć atrakcyjność miejsca, w 2010 roku zorganizowano nawet fikcyjne lądowanie statku kosmicznego. Od tego czasu poprzedni model statku został wymieniony na nowy, trwalszy. Tak oto Ares, dzięki swojemu lądowisku dla UFO, przekształciło się w miejsce, które na zawsze zostanie zapamiętane jako przyjazne wszystkim istotom pozaziemskim. Czy kiedykolwiek przyleci tu jakieś UFO? Kto wie? A jeśli Wy, drodzy czytelnicy portalu iFrancja, już tam byliście lub planujecie odwiedzić to niezwykłe miejsce, nie zapomnijcie wysłać nam zdjęć.